Witam Was, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji na Lubinka TV. Dzisiaj mam do Was takie pyszne, kruche ciasteczka. Są one szybko do zrobienia, przepyszne, do kawki, do herbatki. Bardzo Wam je polecą. I kochani, dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie, że tu jesteście, za komentarz, za lajka, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I to na tyle, życzę Wam jeszcze fajnego, cudownego dnia i widzimy się zaś na następnym filmiku. Pa, pa, kochani. Pa. Do naszych ciasteczek będziemy potrzebować 100 g mąki pszennej pełnoziarnistej, 100 g płatków owsianych, 50 g brązowego cukru, możemy ale zastąpić cukier kryształem, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, szczypta soli, 100 g miękkiego masła i od tej mam 50 g suszonej żurawiny. Może być ta żurawina, nie musi, to jest taki mój dodatek. I jeszcze 2 łyżki mleka. Do miski wsypujemy mąkę, płatki owsiane, cukier i dajemy nasz proszek do pieczenia, mieszamy szczyptę soli, dodaję krembery, dodaję żurawina i miękkie masło. Wszystko to razem zagniotujemy. Gotowe ciasto zapakuję do folii spożywczej i tak na jakieś 20 minut odstawię do lodówki. Moje ciasto już jest schłodzone, piekarnik załączymy na 180 stopni góra-dół. Potrzebujemy blaszka z papierem do pieczenia i formujemy nasze ciasteczka. Ja bym robiła je po prostu takie kulki, by formować. Takie kulki, tak trochę jest plaszcza i to będą moje ciasteczka. Mnie wyszło z tego 20 sztuk i ciasteczka już są gotowe, zrumienione. Zostawiam na chwilę do ostygnięcia. Ciasteczka mi przestygły, tak się super prezentują, kochani. Tu mi się fajnie wszystkie na talerzyk. W środku są takie fajne, kruche. Bardzo pyszne. Polecam je do kawki, do herbatki, jak znalazł. I do zobaczenia. Pa!